Serdecznie witam i pozdrawiam Was w tym kolejnym nowym dniu, jaki Pan Bóg nam daruje. Z pewnością w ten dzień wpisane będzie wiele różnych wydarzeń, jakie zobaczymy. Jedne już żeśmy zaplanowali, być może innych nie, a się wydarzą. Ale w ten dzień dzisiejszy, oprócz tych różnych wielu wydarzeń i zdarzeń, wpisuje się biblijne hasło, które przynosi nam także ten dzień dzisiejszy, a jest ono zapisane w Ewangelii Mateusza, w 7 rozdziale, w wierszu 24, w którym serdecznie Was pozdrawiam. A jest w tym słowie tak napisane. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Drodzy, to znana przypowieść. Przypowieść o budowaniu domu, która jest zakończeniem Jezusowego kazania na górze. Ta przypowieść podkreśla, że najważniejsze w życiu człowieka jest to, aby usłyszeć i przyjąć słowa Jezusa. Bóg jest teraz obecny w Jezusie. I o tym mówią nam właśnie błogosławieństwa, które obiecują Bożą interwencję. Wyznają Go jako tego, który ustanawia sprawiedliwość, a przede wszystkim twierdzą, że Bóg przyjmie właśnie tych, którzy oczekują od Niego wszystkiego, nawet jeśli nie pasują do Boga z tej ludzkiej perspektywy. W Jezusie Bóg tak jest obecny, że w Nim Boża miłość i sprawiedliwość zwyciężają w tym świecie, który odwrócił się od Boga. I to nie na drodze skutecznej polityki władzy, ale żmudnej wędrówki Mesjasza i Jego uczniów przez Izrael, której towarzyszą znaki Bożej pomocy i dobroci, a celem jest Jerozolima. Tam Boży posłaniec musi cierpieć, zostać ukrzyżowany, umrzeć. Bóg jest obecny w Jezusie, w Nim i w Jego słowach rozstrzyga się, czy nasza droga w tym czasie prowadzi do życia, czy do śmierci. Obietnica życia w bliskości Bożej koresponduje jednak z ryzykiem, z niebezpieczeństwem, ciężarem drogi podążania śladami Jezusa. Drodzy, może się zdarzyć, że ten, kto idzie za Jezusem, nie będzie mógł cieszyć się pełnią życia, którą obiecuje ten świat. Bóg jest obecny w Jezusie, a każdy, kto opiera swój dom życia na Nim, buduje na skalistym gruncie. W przeciwieństwie do tego, co często sobie wyobrażamy, życie w łączności z Jezusem nie jest bezpieczną, tylko przystanią, nie jest też ścieżką bez wyzwań. Wręcz przeciwnie. To życie w łączności z Jezusem jest czasem bardziej uciążliwe, trudniejsze, bardziej kontestowane, ale jednocześnie pełne nadziei i zawsze wypełnione doświadczeniem. W Jezusie Bóg jest obecny także w moim życiu. Tak więc przypowieść o budowaniu domu jest dużym wykrzyknikiem na końcu kazania na górze. Dlatego przyjrzyjmy się uważnie. Warto. Weźmy sobie te słowa do serca i sprawdźmy ich prawdziwość. Tym słowem Was pozdrawiam i życzę dobrego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia.